Do bolesnych doświadczeń migrantów przypominających ziemskie losy Pana Jezusa nawiązał Franciszek, przyjmując w Watykanie ofiarodawców stajenki i choinki zdobiących w tym roku plac świętego Piotra. Żłóbek podarowali biskupi i rząd Malty, natomiast 25-metrowy świerk jest darem archidiecezji i regionu Trydentu w północnych Włoszech. Zawieszono na nim ceramiczne ozdoby wykonane przez chore dzieci z wydziałów onkologicznych włoskich szpitali. Dziękując im, Ojciec Święty podkreślił, że te kolorowe bombki przedstawiają wartość życia, miłości i pokoju, które Boże Narodzenie co roku nam przypomina. Wyjaśnił następnie symbolikę tegorocznej stajenki. Żłóbek przedstawia krajobraz Malty, uzupełniony krzyżem maltańskim oraz typową tamtejszą łodzią. Przypomina ona tragiczną rzeczywistość migrantów płynących do Włoch. W bolesnym doświadczeniu tych braci i sióstr widzimy to, czego doznało dziecię Jezus wiezione do Egiptu, by uciec przed zagrożeniem ze strony Heroda. Nawiedzający ten żłóbek zostaną zachęceni do odkrywania jego wartości symbolicznej, którą jest przesłanie braterstwa, wzajemnego dzielenia się, gościnności i solidarności. Również żłóbki w kościołach, domach i wielu miejscach publicznych są zachętą do zrobienia miejsca w naszym życiu i społeczeństwie Bogu ukrytemu w twarzach tak licznych ludzi, znajdujących się w warunkach niedostatku, ubóstwa i udręki. Choinka ustawiona obok szopki pochodzi z alpejskich lasów miejscowości Skurelle, leżącej u stóp górzystego łańcucha Lagorai, otoczonej zachwycającą przyrodą, kwiatami, roślinnością, krystalicznie czystymi potokami, wijącymi się wzdłuż szlaków. Piękno tych krajobrazów to zachęta do kontemplowania Stwórcy i do respektowania natury, która jest dziełem Jego rąk. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by zbliżać się do stworzenia z kontemplującym podziwem.